Im nie będziecie szkodzili prawdziwym ekologom, tym będzie absolutnie lepiej. 90% społeczeństwa nie akceptuje myślistwa. Ja nie widziałem państwa, żebyście się zaangażowali, jak w Odrze płynęły śnięte ryby. Was nie było. Osoba świadoma decyduje się na to, żeby zabijać zwierzęta dla pasji, sportu, przyjemności, to nie jest zachowanie etyczne. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w specjalnym wydaniu audycji Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Świat przyrody niejednokrotnie budzi kontrowersje, zwłaszcza gdy mówimy o polowaniach czy regulacji populacji zwierząt. Wielu z nas zastanawia się, kto rzeczywiście bardziej dba o ochronę przyrody i zachowanie naturalnej równowagi, czy są to myśliwi, czy właśnie może ekolodzy. Dziś będziemy starali się odpowiedzieć na te pytania, a zaprosiłem do studia dwie osoby, które zaprezentują różne spojrzenia na te sprawy i które mam nadzieję pomogą nam lepiej zrozumieć te skomplikowane kwestie. Moimi gośćmi są dr Tomasz Kulesza, łowczy okręgowy w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Oraz pan Piotr Klub, specjalista do spraw ochrony przyrody z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze z wykształcenia leśnik przyrodnik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Bardzo panom dziękuję, że zgodzili się panowie wziąć udział w dzisiejszej debacie. Ja wierzę, że to nasze spotkanie będzie bardzo konstruktywne i dzięki wiedzy i doświadczeniu obu panów uda się Polskiemu Radiu Rzeszów przedstawić słuchaczom pełniejszy obraz tego, jak można podejść właśnie do ochrony przyrody z perspektywy myśliwego oraz i przyrodnika. Przed nami 30 minut dyskusji, w której poruszymy kilka kluczowych tematów. Od zarządzania populacjami zwierząt, poprzez ochronę gatunków zagrożonych, aż po etyczne aspekty działań obu stron. Każdy z panów będzie miał 2 minuty na wypowiedź na dany temat. Będą panowie zaczynać naprzemiennie. A pierwszy temat, który poruszymy dziś, to zarządzanie populacjami zwierząt, polowania czy naturalna regulacja. Jakie są metody kontrolowania populacji zwierząt w lasach i czy polowania są rzeczywiście potrzebne dla ekosystemu? Przed audycją ustaliliśmy wspólnie, że jako pierwszy rozpocznie pan Piotr Klub. Ja w tym momencie włączam panu czas. Dziękuję serdecznie. Na pytanie, czy polowania są potrzebne do regulacji populacji zwierząt, odpowiedź jest taka, że nie. To znaczy, jeżeli popatrzymy na populacje różnego rodzaju zwierząt, tak, one mają różnego rodzaju ograniczenia. Rozwój populacji zależy od bardzo wielu czynników. Drapieżnictwo jest jednym z tych czynników, ale to nie jest czynnik najważniejszy. Wobec tego bardzo często mamy do czynienia z takim argumentem, że gdyby myśliwi przestali polować, no to nagle mielibyśmy tutaj jakąś taką hekabombę, która by sprawiała, że populacja różnego rodzaju zwierząt rosłaby w nieskończoność. Nie ma takiej możliwości, dlatego że populacje zwierząt rozwijają się właśnie w związku z istniejącymi limitami środowiskowymi, wyżywienia. Jednym z takich rzeczy, która limituje populację zwierząt, jest na przykład ostra zima. Tak? Wobec tego nie jest tak, że jedynie odszczał, czyli tak de facto naśladowanie drapieżnictwa, no bo nie naturalne drapieżnictwo, może spowodować zahamowanie rozrostu populacji. Po prostu każda populacja zwierząt jest tak duża, na ile pozwala jej środowisko. Bardzo, bardzo wiele czynników. I jeśli mam jeszcze chwilę czasu, tylko dodam, że bardzo często jest taki problem właśnie w tym, że mówimy o, nie wiem, rozroście chociażby jeleniowatych, tak, które tworzą, czy dzików, które tworzą szkody w płodach rolnych i tak dalej, i tak dalej. Problem jest w tym, że ten główny czynnik limitujący liczebność, czyli zima, tak, jakby jest po pierwsze słabsza, a po drugie, że przez zimę zwierzęta są dokarmiane, tak? I dokarmianie powoduje, że te zwierzęta zamiast być limitowanym, czyli ograniczona liczbą przez zimę, one niestety te najsłabsze osobniki tą zimę przeżywają. Bardzo dziękuję, to był pan Piotr Klub i to samo pytanie, czyli zarządzanie populacjami zwierząt, polowania czy naturalna regulacja, jakie są metody kontrolowania populacji zwierząt w lasach i czy polowania są rzeczywiście potrzebne dla ekosystemu, wędruje do pana Tomasza Kuleszy.
Ja mam zupełnie odmienne zdanie niż tutaj mój adwersarz. Dlatego, żeby rozmawiać na tematy związane z polowaniami, z populacją, no to trzeba mieć takie mocne podstawy i fundamenty w świecie empirycznym i racjonalnym. Czyli oprzeć się na badaniach naukowych i na racjonalnym postępowaniu. Nie można mówić o polowaniach bez osób, które są także bezpośrednio zainteresowane, czy grup społecznych. Myślę tutaj o rolnikach, myślę tutaj o samorządach, myślę tutaj o organizacjach, które też wspierają to wszystko, co wiąże się z tak zwaną prawdziwą ekologią, a nie ekoterrorystami. Natomiast tutaj wywód pana na temat tych bardzo ostrych zim, które mają regulować populację, no do mnie zupełnie nie trafia, bo uważam, że naszym obowiązkiem jest w pewnym sensie ratować życie zwierząt, a zwłaszcza tych populacji zagrożonych, a nie czekać, jak one z mrozu czy z głodu po prostu zdychają. Więc bardzo się dziwię, że tutaj szanowny pan ma takie poglądy, że proszę, to natura ma rozstrzygać, kto ma żyć, a kto żyć nie powinien. Powinna rozstrzygnąć nauka, a nie tylko natura. Otóż ochrona przyrody i zachowanie różnorodności zwierzyny, to jest pierwszy taki punkt bardzo ważny. Drugi, poprawa warunków bytowania tej zwierzyny jest następnym punktem, który jest zawarty w naszej strategii na następne lata, aż do roku 2030. Zachowanie właściwej liczebności i wysokiej kondycji osobniczej zwierzyny, utrzymanie równowagi środowiska przyrodniczego, spełnianie potrzeb społecznych w zakresie myślistwa i kultury łowieckiej. Nie jest tak, jak pan tutaj przedstawił, jeżeli by nie było łowiectwa, to rolnictwo by się oczywiście utrzymało. Nieprawda, proszę pana, bo wystarczy, żeby na kołku powiesili myśliwi na rok swoje strzelby i mamy po rolnictwie zupełnie szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę, jeżeli ona byłaby niekontrolowana, byłyby ogromne i państwo by sobie z tymi szkodami nie poradziło. I tutaj stawiamy kropkę. Pierwszy temat za nami. Kolejny to wpływ myślistwa i ochrony przyrody na bioróżnorodność, więc niejako możemy kontynuować w zasadzie dyskusję z pierwszego tematu. W jaki sposób działania myśliwych i ekologów wpływają na różnorodność gatunków? Teraz jako pierwszy rozpocznie pan Tomasz Kulesza. Chciałbym kilka słów powiedzieć o zakresie i założeniach naszej strategii. Ona jest realizowana od dziesiątków lat, ale w tej chwili już skupiona jest w odpowiednim dokumencie, który chętnie wszystkim państwu dzisiaj przekażę. Być może on będzie takim dokumentem, który powinien się znaleźć dla tak samo naszych adwersarzy, czyli dla tych wszystkich, którzy uważają się za ekologów, czyli bardzo ważnym, istotnym elementem jest wizerunek i wymiar społeczny. Bioróżnorodność i wymiar przyrodniczy, współpraca, wymiar gospodarczy, przywództwo i motywacja, czyli wymiar organizacyjny. I jeżeli będziemy patrzyli przez pryzmat właśnie tych dziedzin, o których tutaj wspomniałem, to ta harmonia w świecie przyrody będzie układała się nam w sposób właściwy. Jeżeli to będzie zaburzane, to widzimy w tej chwili, że populacja jelenia na przykład europejskiego w Bieszczadach jest zagrożona. Dlaczego? Dlatego, że rozrost wielkich drapieżników, czyli przyrost populacji wielkich drapieżników, takich jak wilki i niedźwiedzie, są kompletnie niekontrolowani. Czyli z jednej strony zagrożenie dla hodowców bydła, owiec czy kóz, ale z drugiej strony trzeba pamiętać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ja mam kolegów, którzy piastują różne stanowiska w samorządach w Bieszczadach, między innymi na przykład w Cisnej, że rodzice boją się puszczać swoje dzieci do szkoły, dlatego że pojawiają się wilki na przystankach, pojawiają się niedźwiedzie w obejściach, coraz więcej jest ataków na przykład na psy i znajdowane są zwierzęta w sposób okrutnie, na przykład zagryzione przez watahę wilków, waderę, która uczy swoje młode polować. Byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie te zwierzęta przez 24 godziny nie były dobite przez nikogo, bo nie można było się dodzwonić do lekarza weterynarii, bo to była sobota albo niedziela. Stąd też rola polskiego łowiectwa i polskich myśliwych jest absolutnie tutaj pryncypialna. I ten sam temat, czyli wpływ myślistwa i ochrony przyrody na bioróżnorodność, w jaki sposób działania myśliwych i ekologów wpływają na różnorodność gatunków, pan Piotr Klub. Dobrze, to może tylko bardzo szybciutko na początku, co robią ekolodzy, co robią organizacje ekologiczne. No wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu ochronę chociażby powierzchniową, tak, tworzenie rezerwatów przyrody,
parków narodowych, ochronę czynną, na przykład na torfowiskach, bądź zakładanie stref ochrony dla na przykład gniazd ptaków, takich jak orzeł przedniczy, orlik krzykliwy. To są wszystko działania, które mają na celu zachować i ochronić naszą bioróżnorodność. No niestety nie mogę się z moim oponentem, adwersarzem zgodzić co do roli myślistwa. No niestety na przestrzeni wieków no myślistwo jednak pokazało, że jest w stanie doprowadzić do zmniejszenia się tej bioróżnorodności poprzez wyeliminowanie gatunków zwierząt. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych jeden z najbardziej licznych gatunków ptaków, takich jak gołąb wędrowny, został absolutnie wybity do zera, wymarł. W Polsce poprzez polowania wymarł tur. Poprzez polowania na krawędzi zagłady stanął żubr, stanął wilk, stanął łoś. I gdyby nie działania ochronne, gdyby nie zaprzestanie polowań, no gatunki te najprawdopodobniej miałyby w tym momencie bardzo ciężko. No z wilkami też nie mogę się zgodzić, dlatego że ten rozrost populacji jest ograniczany przez inne naturalne czynniki, prawda? Na przykład każde stado wilków ma swój areał osobniczy, którego broni i na pewnym terenie nie będzie więcej wilków niż limitują to warunki naturalne, tak? No i dziwne, że jakoś też mieszkam w tym terenie i ani mnie, ani moim znajomym, którzy się zajmują ochroną przyrody, nigdy takie przykre rzeczy z wilkami się nie spotkaliśmy się z takimi rzeczami, mimo że wielokrotnie spotykam wilki w lasach i zawsze te wilki przede mną uciekają. Dziękuję panom za te wypowiedzi. Kolejny, trzeci temat to ochrona gatunków zagrożonych. Kto lepiej chroni przyrodę, czyli które działania są bardziej skuteczne w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem? Ograniczone polowania zarządzane przez myśliwych, czy restrykcyjna ochrona, o którą zabiegają ekolodzy? Ten temat rozpocznie pan Piotr Klub. No generalnie myślistwo nie ma nic do chronionych gatunków zwierząt. Myślistwo zajmuje się gatunkami zwierząt łownych. Więc jaki wpływ mają myśliwi na gatunki chronione? No żaden. Chyba że doprowadzają do tego, że jakieś zwierzę poprzez działalność myśliską zostaje włączone do tych gatunków chronionych, gdyż stoi na krawędzi zagłady. Dla przykładu, gatunki łowne ptaków w Polsce, głowienka, kuropatwa, spadek o 90% populacji w ostatnich latach, jarząbek 60%, czernica 80% spadek populacji, najprawdopodobniej trafią na listę zwierząt chronionych. No i właśnie, jaki wpływ mają myśliwi na populację zwierząt? W Polsce zwierząt łownych mamy, jeżeli dobrze pamiętam, 32 gatunki. Tam jest około 18 gatunków ssaków i 19 gatunków ssaków, 13 gatunków ptaków. No a w Polsce mamy około ponad 100 gatunków ssaków lądowych i ponad 400 gatunków ptaków. Na wszystkie pozostałe, które są spoza listy gatunków łownych, no myśliwi nie mają wpływu. No jakoś nic się z tymi populacjami nie dzieje strasznego w wyniku niepolowania na nie, tak? Więc rola myślistwa, ja niestety tą rolę postrzegam raczej negatywnie, tak? Myślistwo powinno być unowocześnione, powinno zostać zmienione i na pewno nie powinno być takim hobby, w którym jakby nie bierze się pod uwagę wielkich wyzwań dzisiejszych czasów, ekologicznych wyzwań dzisiejszych czasów. I na to samo pytanie, ten sam temat. Ochrona gatunków zagrożonych, kto lepiej chroni przyrodę? Które działania są bardziej skuteczne w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem? Odpowiada pan Tomasz Kulesza. Dobrze by było, żeby pan się zapoznał z ustawą z 13 października 1995 roku, z ustawą łowiecką. Tam są określone prawa i obowiązki polskiego myśliwego. Zwierzyna w stanie wolnym należy do skarbu państwa, czyli jest własnością państwa. My wykonujemy to, co zostało zaplanowane w długoterminowych planach łowieckich, czy tych krótkich rocznych, 10-letnich i rocznych. Jeżeli pan dzisiaj wspomniał o turze, to proszę powiedzieć, jak będzie
pan miał możliwość wypowiedzenia się, w którym to wieku został tur zupełnie wyautowany. Natomiast jeżeli chodzi o hodowlę, bo to jest główny nasz cel, hodowla i ochrona przyrody, to jest wiele gatunków, które by zniknęły bez pomocy myśliwych. I tutaj przytoczę kilka takich faktów. Bóbr. Bóbr. Kiedyś mogliśmy oglądać tylko bobra albo w ogrodzie zoologicznym, albo na filmie Krzyżacy. Następny gatunek, żubr, potężny gatunek i piękna zagroda żubrza, która jest w Mucznym. Leśnicy, myśliwi za tym optowali. Ja nie widziałem państwa, żebyście się zaangażowali na przykład w pomoc w poszukiwaniu padłej zwierzyny na ASF. Myślę tutaj o dzika. Nie widziałem państwa aktywistów, jak w Odrze płynęły śnięte ryby. Was nie było. Nie ma was przy inwentaryzacji zwierzyn, czy przy próbie wyprowadzania jakichś badań naukowych. Jakoś was nie widać. Natomiast określenie się, że myśliwi przyczynili się do wyginięcia tura, no jest co najmniej takie wątpliwe i troszeczkę takie z uśmiechem potraktowane. Zdecydowanie więcej gatunków, które występują w tej chwili powszechnie, zostały ochronione przez myśliwych. To my prowadzimy w tej chwili hodowlę dropia, my przywracamy głuszca czy się trzeba. Więc rola myślistwa, rola lasów państwowych i wszystkich tych, którzy interesują się w sposób empiryczny, racjonalny łowiectwem i myślistwem, może przynieść dobry sukces. Rozumiem, że panowie w tym punkcie nie znaleźli punktu wspólnego, więc może w czwartym temacie taki temat się właśnie znajdzie. Ekonomiczne aspekty działań myśliwych i ekologów, czyli jakie są koszty i korzyści ekonomiczne działań związanych z myślistwem i ochroną przyrody, kto przynosi większą korzyść dla lokalnych społeczności. Teraz jako pierwszy pan Tomasz Kulesza. Tak, poruszył pan bardzo ważną kwestię, sprawy gospodarcze, czyli związane z zarządzaniem populacjami zwierzyny i to przede wszystkim dotyczy tej zwierzyny, która czyni szkody. Więc kontrola tej zwierzyny jest absolutnie potrzebna i tutaj człowiek, w tym myśliwi, nasz Polski Związek Łowiecki, bo on ma tylko uprawnienia do polowań, może temu zapobiec, żeby nie było takich sytuacji, że rolnicy po prostu rozstawiają ręce i mówią, no nie możemy sobie poradzić z dzikami, nie możemy sobie poradzić z sarnami, czy z jeleniami, czy z wielkimi drapieżnikami. To jest jeden aspekt. Jeżeli mówiąc o Polskim Związku Łowieckim, ja nie wiem, z czego się utrzymują aktywiści, ale my się utrzymujemy wyłącznie ze swoich składek, czyli i samochód prywatny, i broń prywatna, i ubiór prywatny, cena benzyny prywatna. My ponosimy wszystkie koszty. Dla porównania na przykład ochotnicze straże pożarne, tam ochotnik dostaje wszystko. Mundur, buty, skarpetki, samochód i jeszcze dostaje 200 zł czy 300 zł diety, jeżeli wyjeżdża. My to robimy absolutnie społecznie i my nie działamy na zasadzie, tak jak pan tutaj powiedział, jakiejś swojej tylko pasji, ale przede wszystkim na zasadzie wykonywania tego, co jest nam powierzone przez państwo, bo raz jeszcze podkreślam, zwierzyna dzika jest własnością Skarbu Państwa. Rozumiem, że to koniec wypowiedzi. Tak. W takim razie na to samo pytanie, ekonomiczne aspekty działań myśliwych i ekologów, czyli jakie są koszty i korzyści ekonomiczne działań związanych z myślistwem i ochroną przyrody, odpowiada pan Piotr Klub. Na początek tylko chciałem powiedzieć, że no nie zgodzę się, że to nie jest państwa pasja, dlatego że nikt nie zmusza do wstąpienia w szeregi Polskiego Związku. Nie tylko pasja, mówiłem, nie tylko pasja, nie tylko, ale tak. Obowiązek, bo mamy ustawę, a musimy przestrzegać ustawy z 1995 roku, bo taki jest obowiązek każdego myśliwego zrzeszonego w Polskim Związku Łowieckim. Na pytania będziemy odpowiadać później, wracamy do pana wypowiedzi. Tak, no ale jest to działalność, tak jak pan powiedział, prywatna i każdy stając się myśliwym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Robi to na własną, że tak powiem, z własnej chęci, tak? No nie, tak bardzo bym nie wyolbrzymiał tej roli wypłaty odszkodowań, dlatego że odszkodowania rolnicze, albo inaczej, szkody łowieckie w polskich plonach, to jest jakieś 1,3 promila wszystkich polskich plonów, tak? Szkody łowieckie, czyli to wartość tych szkód jest szacowana na około 1,60 zł na jednego Polaka na rok.
dla przykładu wahania wynikające na przykład z suszy bądź wynikające z innych czynników klimatycznych sprawiają, że płody rolne wahają się rocznie na przykład o 20-30%, a tutaj mamy 1,3 promila, więc no też ta kwestia ekonomiczna tutaj ze strony myśliwych, no to nie jest to jakaś taka rzecz, która byłaby bardzo wymierna i bardzo potrzebna. Jeśli chodzi o działania ekologów, no my pracując w różnych organizacjach, staramy się zachować narodowe dziedzictwo. I tak jak chociażby gatunki chronione zwierząt, takie jak naturalne ekosystemy. No, dziedzictwo narodowe nie ma swojej ceny, jest bezcenne. Więc dla pytania, co ekolodzy dają społeczeństwu, no dają rzeczy, które są nieprzeliczalne na pieniądze, zupełnie bezcenne, czyli pomagają zachować naturalne, narodowe dziedzictwo naszego kraju. I tutaj kropka. Piąty temat. Wpływ działalności myśliwych i ekologów na edukację społeczną, czyli w jaki sposób myśliwi i ekolodzy edukują społeczeństwo na temat natury i odpowiedzialności ekologicznej. Która grupa lepiej odgrywa właśnie tę rolę? Rozpoczyna pan Piotr Klub. No, jeśli chodzi o nasze działania, to prowadzimy bardzo szeroko zakrojone działania edukacyjne począwszy od na przykład spacerów przyrodniczych, w których zapraszamy i dorosłych, i dzieci, tak, zajęcia również ze szkołami, które mają na celu pokazanie chociażby to, czym jest las, jak działa, poprzez różnego rodzaju podcasty, działalność w internecie, działalność wydawniczą. Wydajemy różnego rodzaju publikacje na temat ochrony przyrody. Nasza chociażby organizacja wydaje rocznie kilka tego typu publikacji. Ostatnio na przykład wydaliśmy publikację o propozycjach parków narodowych, tak? Więc tego jest całkiem sporo. Jeśli chodzi o edukację prowadzoną przez myśliwych, no ta edukacja, której też jako dziecko byłem uczestnikiem, tak, no ona pokazuje zwierzęta, tak, różnego rodzaju mieszkańców lasu, to jak las funkcjonuje. No i to jest fajne, cenne, wartościowe, tak. I ja muszę przyznać, że mam bardzo miłe skojarzenia z taką edukacją, w której brałem udział, jeśli szukamy jakichś wspólnych tak, tutaj, ważne, tak, wspólnych wątków. Bardzo dobre skojarzenia z edukacją, w której uczestniczyłem, która była prowadzona przez myśliwych, bo widziałem, jak wyglądają zwierzęta, tak, jak opowiadali myśliwi, jak oni się zachowywali. No i niestety pamiętam też, to jest akurat negatywny wątek, rozczarowanie, kiedy nagle się okazywało, że te piękne zwierzęta pokazywane przez myśliwych, no są przez myśliwych zabijane. Tak? Więc no, to był ten taki dysonans, który też pchnął mnie w stronę działań proprzyrodniczych. I na to samo pytanie, czyli w jaki sposób myśliwi i ekolodzy edukują społeczeństwo na temat natury i odpowiedzialności ekologicznej, która grupa lepiej spełnia tę funkcję? Pan Tomasz Kulesza. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym nie dzielił tutaj myśliwych i prawdziwych ekologów, bo ta jedna i druga grupa działa wspólnie. Prawdziwi ekolodzy i myśliwi, pracownicy lasu oraz wszyscy ci, którzy kochają polską przyrodę, potrafią mówić jednym głosem. I te zajęcia edukacyjne są przez nas prowadzone od ponad 100 lat, bo w tamtym roku obchodziliśmy stulecie Polskiego Związku Łowieckiego. Jesteśmy i mamy podpisane umowę o wspólnej współpracy edukacyjnej z wielkimi ośrodkami naukowymi, takimi jak na przykład SGGW w Warszawie, czy szkołami podstawowymi, czy też średnimi. Co roku do wszystkich szkół trafiają nasi myśliwi, nasi ekolodzy, ludzie, którzy się doskonale na tym znają, ale przede wszystkim mają przygotowanie merytoryczne, czyli dopasowują ten język, którym się posługują skierowanych do uczniów czy studentów, do ich możliwości intelektualnych i wieku. To jest taki nasz wspólny sukces. Te nasze wspólne spotkania na Hubertusach, te nasze wspólne spotkania właśnie na łonie przyrody, gdzie pokazujemy to, co jest piękne w naszej rzeczywistości otaczającego nas świata przyrody. Audycje takie jak tutaj u państwa, telewizyjne, radiowe, w mass mediach, na forach społecznościowych, to jest dzieło myśliwych, którzy są do tej edukacji doskonale przygotowani. Pamiętam taką wypowiedź sprzed
sprzed kilku lat pani, takiej aktywistki właśnie, nie pamiętam, to, ba, eurodeputowany, która powiedziała, że tak, za rok zlikwidujemy łowiectwo, a za dwa lata zlikwidujemy wędkarstwo, co spowodowało, że wędkarzy jest około 700 tysięcy w Polsce, myśliwych 130, jeźdźców też niebagatelna ilość i pszczelarzy, tak, i pszczelarzy. Także, że połączyliśmy wszystkie siły, żeby tą drogę edukacyjną pokazywać z bardzo różnych stron. Co do pana wywodu, że pan też odbierał tą edukacyjną ścieżkę gdzieś we wczesnej młodości. No i bardzo dobrze. Myślę, że to było doskonałe spotkanie. Tylko nie wiem, czy pan się zastanawia, jak był dzieckiem, jak pan chodził do sklepu i widział tam wszystkie serduszka, nereczki i wątróbki zwierzyny, która została potraktowana w sposób zupełnie inny niż w łowiectwie. Dziękuję za wypowiedzi. Ostatni temat dzisiejszej debaty to etyczne aspekty ochrony przyrody. Czy polowanie może być zgodne z zasadami ochrony przyrody i etyki? Jakie różnice w podejściu właśnie do etyki przyświecają obu stronom? Rozpoczyna pan Tomasz Kulesza. Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie, że może, ono jest. Etyka myśliwska jest wpisana w naszą działalność i tutaj Ameryki bym nie odkrywał. Etyka myśliwska jest to całokształt nieobjętych przepisami prawnymi norm i zasad postępowania przyjętych w środowisku osób związanych z gospodarowaniem łowieckim, a głównie z myśliwstwem. Etyką myśliwską nazywamy więc niepisany kodeks moralny myśliwego. I to, co dzisiaj mówimy o łowiectwie, więc staramy się pokazać tą piękną tradycję, kulturę, czyli różne inne obszary, nie tylko pozyskiwanie zwierzęcia czy uśmiercanie zwierzyny, jest dla nas też rzeczą bardzo ważną, bo mamy edukację, mamy naukę, mamy kulturę, mamy historię i można by wymieniać bez końca, ile przez te wszystkie wieki rzeczy wspaniałych zostało na tej fundamencie łowiectwa zrobione. Pokazały to między innymi ostatnie targi łowiectwa i leśnictwa, pszczelarstwa, jeździectwa w Rzeszowie. Około 10 tysięcy ludzi ze swoimi dziećmi odwiedziły te targi. Nie słyszałem głosów krytyki, wbrew temu, co czasami się mówi, bo każdy mógł znaleźć coś fajnego. I ten z przedszkola, i ten, który ma lat ponad 80, i konkursy, i zabawy, i edukacja, i rozmowy, i pokazywane piękna tej naszej ojczystej przyrody. I to samo pytanie, czyli etyczne aspekty ochrony przyrody. Czy polowanie może być zgodne z zasadami ochrony przyrody i etyki? Jakie różnice w podejściu do etyki przyświecają obu stronom? Pan Piotr Klub. No to jest trudne pytanie. No, ciężko pewnie o tym mówić, dlatego że oczywiście myśliwi mają swoją etykę, tak? Czyli etykę tego, w jaki sposób zadawać śmierć, w jaki sposób zabijać zwierzęta, tak? Są ku temu, mają pewnego rodzaju zasady, tak? Ale no, z mojego punktu widzenia te zasady są pewnym anachronizmem, tak? Po prostu czymś, co no jakby już nie w dzisiejszym świecie no nie zdaje egzaminu, tak? No bo jeżeli patrząc na to, że osoba świadoma, tak, zupełnie w sposób dobrowolny, bez przymusu, jakby bez jakiejś wyższej konieczności, decyduje się na to, żeby zabijać zwierzęta dla pasji, sportu bądź przyjemności, no to wydaje mi się, że to nie jest zachowanie etyczne, tak? Że jednak etyka mówiłaby o tym, że zabijanie musi mieć wyższą konieczność, tak? Musi być spowodowane jakimiś bardzo ważnymi wydarzeniami, tak? Czymś, co jest naprawdę ważne, a nie powinno być podyktowane po prostu chęcią, pasją, tak? Czy po prostu jakimś sportem, a niestety z mojego punktu widzenia tym jest dzisiejsze łowiectwo, tak? Dzisiejsze myśliwstwo. Wydaje mi się, że myśliwstwo może i by miało jakąś rolę do spełnienia, na przykład jeśli chodzi o walkę na przykład z gatunkami inwazyjnymi, tak? Aczkolwiek no, na pewno nie w taki sposób, jak jest prowadzone teraz. To znaczy, to na pewno musiała być zupełnie inna struktura, inaczej zarządzana, inaczej kontrolowana. A aczkolwiek dzisiejsze łowiectwo no, wydaje mi się zajęciem mało etycznym. Dziękuję panom za te wypowiedzi.
Teraz rozpoczynamy ostatni punkt naszej debaty, czyli mają panowie czas na wypowiedź, na dowolny temat. Przyjmijmy, że to będzie minuta. Teraz mogą panowie zadać sobie pytania. Jeżeli będzie potrzeba, to później jeszcze udzielę głosu właśnie panom na odpowiedzi. Ale ja zadam pierwsze pytanie, panowie pozwolą. Co uczynić, żeby ekolodzy i myśliwi mówili jednym głosem? Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę państwa, żeby ekolodzy mówili jednym głosem, odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba posługiwać się tą stroną racjonalną i empiryczną. Jeżeli będziemy posługiwali się tylko jakąś nie wiadomo skąd wziętą filozofią, zupełnie wydumaną, oderwaną od rzeczywistości, to niestety będą takie debaty w dalszym ciągu prowadzone i będziemy widzieli tych, czy słyszeli tych ekologów w radiu, w telewizji. Natomiast jeżeli potrzeba ich konkretnego działania, tak jak powiedziałem, w poszukiwaniu padłej zwierzyny, myślę tutaj o ASF-ie, jeśli chodzi o odrę, dobrostan tam żyjących zwierząt, przede wszystkim ryb, to ich my nie widzimy, bo albo jest za gorąco, albo jest za ciepło, albo są kleszcze. Natomiast ich szacunek dla zwierząt jest dla mnie bardzo dziwny, bo tak jak tutaj pan nie wypowiedział się na ten temat, to jak pan widzi, że są miliony, dziesiątki milionów kurcząt, gęsi mordowanych, jak pan twierdzi, czy zwierząt rzeźnych i tam pracują 17-latkowie, to pana nie przeraża. Ale przeraża pana fakt, że zgodnie z ustawą polscy myśliwi pozyskują zwierzynę, chronią tą zwierzynę, karmią tą zwierzynę, hodują tą zwierzynę, dbają o kulturę i etykę, to pana przeraża. Natomiast to wszystko, co dzieje się poza tym, w milionach, to pana kompletnie nie przeraża i to jest osnute taką rzeczywistością. Proszę mi powiedzieć, jaki jest pana stosunek do wędkarzy, do jeźdźców i do pszczelarzy? Czy uważa pan, że wędkarze też zabijają te biedne rybki, pszczelarze wykorzystują pszczółki, a jeźdźcy jeżdżąc na koniach czy jeżdżąc w bryczkach wykorzystują te biedne koniki? Bardzo bym prosił o konkretną odpowiedź. Dziękuję. Teraz pan Piotr Klub postara się odpowiedzieć na pytanie, jak mówić jednym głosem, czy ekolodzy i myśliwi mogą to zrobić. Następnie odpowie pan na pytanie pana Tomasza, ja je przypomnę i później pan będzie mógł jeszcze zadać pytanie swoje. Proszę bardzo. Na pewno to porozumienie na styku, powiedzmy, ekolodzy, myśliwi będzie bardzo trudne, no dlatego, że my operujemy w zupełnie dwóch różnych rzeczywistościach wartości, tak? Myśliwstwo jest jakby takim zakresem wartości z zakresu zagospodarowania, że tak powiem, dobrami, tak? Tak jak jest na przykład leśnictwo, jak jest rolnictwo, tak? Jest jeden leśnik, którego miałem okazję poznać, mówił, że właśnie i leśnictwo, i myśliwstwo są częścią gospodarstwa rolnego, zagospodarowania rolnego, czyli patrzenia na świat z punktu widzenia tego, co może dać człowiekowi, tak? Patrzenie ekologów, znaczy ekologia jest to nauka o ekosystemach, o różnych zależnościach, czyli osób, które się zajmują, bardziej bym powiedział osób, które się zajmują ochroną przyrody, a które stosują ekologię jako narzędzie dla tej ochrony, jest zgoła inne, to tam jest cel zupełnie inny. Cel jest taki, że po prostu chronimy coś, dlatego że ma wartość samą w sobie, bo istnieje, bo jest częścią jakiegoś bardzo złożonego ekosystemu, który chcemy poznać i badać. Więc pogodzenie tych dwóch punktów widzenia wartości będzie bardzo trudne i nie wydaje mi się, żebyśmy mogli z myśliwymi mówić jednym głosem. No trudno, tak czasami jest w życiu, że się nie da mówić jednym głosem. I teraz prosiłbym o odpowiedź na pytanie pana Tomasza o wędkarzy, jeźdźców i pszczelarzy. Znaczy tam było kilka wątków, to znaczy... Wędkarze, pszczelarze i jeźdźcy. Jeżeli pan mi odpowie, będę bardzo wdzięczny. Dobrze, ale tak nie można jakby z gruntu, tak? Oczywiście do jeźdźcy i pszczelarzy nie mam nic, a jeśli chodzi o wędkarzy, no to jest jakby zupełnie inna działalność niż działalność myśliwska i łowiecka. A czym się różni śmierć ryby od śmierci zwierzęcia dzikiego, żyjącego? Nie no, śmiercie niczym nie różni, tylko zupełnie są... A karka pan na Boże Narodzenie je? Nie. Ale nie jem, nie jem w ogóle mięsa. Pozwólmy odpowiedzieć tutaj panu. W ogóle, widzi pan, jakby wracając do tej kwestii, oczywiście problem, ma pan rację, problem produkcji mięsa
To jest bardzo duży problem cywilizacyjny, ogromny i naprawdę musimy się jako ludzkość z tym uporać. Myślistwo jest tylko częścią tego, małą częścią tego problemu i oczywiście ubolewam nad tym, że tak jest i produkujemy w sposób przemysłowy, okrutny mięso, tak? Aczkolwiek, no tak jak już wcześniej wspomniałem, to, że państwo uprawiają myślistwo, to nie jest jakby przymus, tak? To nie jest praca, państwo to robią z pasji i dla przykładu, no jeśli chodzi o spożycie mięsa, które ja bardzo serdecznie postuluję o to, żeby go ograniczyć, bo to będzie i zdrowe dla człowieka jako osoby i zdrowe dla przyrody, to jeśli chodzi o dziczyznę, rocznie na Polaka przypada 80 gramów dziczyzny, więc jest to... Trzeba to zmienić. No nie, jest to zupełnie marginalne, tak, marginalna rzecz, wobec tego no to nie jest kwestia, która jest kwestią ważną społecznie. To jest jakby państwa hobby, tak, państwa sposób... Państwa sport, no i można to... Nie sport. No tak, i 90-kilka% społeczeństwa, kiedy się wypowiadało na badaniach, no nie akceptuje myślistwa, więc to też jest oparte na faktach. I teraz pytanie do pana Tomasza Kuleszy. No nie wiem czy mam takie pytanie, no... raczej to będzie pytanie... w kwestii bardziej przyszłości. Jak pan uważa, w jakim kierunku powinno się zmieniać myślistwo, łowiectwo w Polsce? Bo wiemy, że się musi zmieniać, bo takie mamy czasy. Mamy zupełnie inne społeczeństwo, zupełnie inne państwo. W jakim kierunku się powinno rozwijać, ażeby myślistwo w Polsce było bardziej akceptowalne niż jest w tej momencie? Po pierwsze, proszę pana, jest taka maksyma, która mówi po pierwsze nie szkodzić. To lekarze składają taką przysięgę, że po pierwsze nie szkodzić, więc im nie będziecie szkodzili prawdziwym ekologom i łowiectwu, wędkarstwu, jeździectwu czy pszczelarstwu, tym będzie absolutnie lepiej. Zajmijcie się faktycznie tymi wielkimi hodowlami, czy tam wszystko zgodnie z etyką, o której tak mówicie, się odbywa w tych takich tuczarniach, w tych jakichś hodowlach różnych. Czy te zwierzęta są etycznie przewożone na miejsce straceń, a potem zostawcie troszeczkę roli myśliwych, którzy dbają o ten stan i dobrostan każdego zwierzęcia dziko żyjącego. Wszystko jest oczywiście potrzebne, zmienia się tak samo nasz pogląd na świat. Uważam, że łowiectwo idzie w bardzo dobrym kierunku, idzie w dwóch kierunkach. Z jednej strony to jest popularyzacja tego wszystkiego, co wiąże się z otaczającym światem przyrody, prowadzenie tych zajęć, tak jak powiedziałem, od przedszkola, studenta do osób dorosłych. Mamy od tego specjalistów, i żeby pokazywać, że ta dziczyzna to jest naprawdę zdrowa żywność. Ja nikomu nie zabraniam, żeby ktoś się żywił korzonkami. Jeżeli mu korzonki i trawa smakuje, proszę bardzo, ale nie zabraniajcie ludziom i nie mówcie, że myśliwi mają krew na rękach i mówią, jedźcie dziczyznę, róbcie przetwory z dziczyzny. To jest absolutnie zakazane, bo wie pan co, mój dziadek jak zmarł, miał 94 lata i był myśliwym. I u niego na stole codziennie była dziczyzna, za wyjątkiem piątków, bo była zupa mleczna i pierogi. I jakoś tego zdrowia doczekał. Ja pochodzę z rodziny myśliwskiej i wiele moich koleżanek i kolegów także i jemy dziczyznę i bardzo nam smakuje. I mam nadzieję, że ta popularyzacja zdrowej, dobrej, polskiej żywności, łącznie z tymi korzonkami, jarzynkami hodowanymi ekologicznie, ale zwierzyną w stanie dzikim, przyniesie to, że nasze społeczeństwo będzie coraz zdrowsze. Drodzy panowie, czas na wypowiedzi minął. Dzisiejsza debata, która właśnie dobiegła końca, była pełna cennych wniosków, które państwo będziecie musieli wyciągnąć sami. Panie redaktorze, ale jest 3 listopada, więc nie byłbym sobą, ja bym nie złożył swoim koleżankom i kolegom życzeń. Proszę bardzo, Świętego to jest właśnie na to czas. No właśnie, bardzo, bardzo dziękuję. To ja też poproszę. Koleżanki i koledzy, miłośnicy prawdziwej ekologii, u mnie w łowisku jest taka kapliczka, na tej kapliczce jest taki wspaniały napis, składający się tylko z trzech słów, z kilku słów. Niech Bóg prowadzi, święty Hubert strzeże, a Bur darzy. Z głębi serca wszystkim moim koleżankom i kolegom myśliwym, wędkarzom oraz prawdziwym ekologom życzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To ja również przyłączam się do życzeń dla myśliwych. Święty Hubert, jak oczywiście wszyscy państwo wiedzą, kiedy zobaczył w lesie na polowaniu jelenia z wielkim porożem i z krzyżem pomiędzy porożem, postanowił się nawrócić i rzucił polowanie. Bez tego państwu myśliwym w dniu ich święta życzę, aby postąpili jak święty Hubert i odwiesili broń na kołek i zajęli się prawdziwym podziwianiem
wspaniałej, pięknej polskiej przyrody. I z uśmiechem na ustach w tym studiu dziękuję bardzo naszym gościom, pan Tomasz Kulesza, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz pan Piotr Klub, specjalista do spraw ochrony przyrody z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Dziękuję panom za otwartość i rzeczowe podejście do trudnych tematów. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Proszę pana, ja mam tutaj dla pana taką strategię przygotowaną przez nasz związek. Jeżeli pan będzie miał chwilę czasu, proszę sobie przeczytać. Bardzo chętnie. Bardzo dobrze wydana. Myślę, że przygotowana przez osoby, które naprawdę znają całą problematykę łowiectwa, hodowli i ochrony przyrody. I być może spotkamy się i pan odrobinę zmieni zdanie na temat łowiectwa. Bardzo proszę. Nie sądzę, ale bardzo dziękuję. Bardzo chętnie proszę przeczytam. Próbować. Dziękuję. A ja państwa zachęcam do tego, aby komentowali państwo w naszych mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych Polskiego Radia Rzeszów właśnie tę debatę. Jakie mają państwo zdanie na ten temat? Myśliwi czy ekolodzy? Kto jest bardziej eko? Dziękuję za debatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. To było naprawdę ważne poruszyć te wszystkie tematy. Dziękuję.